Hej, dzień dobry wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Edwin. Witam was w kolejnym odcinku z gry Crysis, w której to jako żołnierz uzbrojony w nanokombinezon, w biokombinezon mamy do zrobienia co? A dobra, bo ja tutaj mam coś zrobić. A tam jest dodatkowe, to chodźmy na razie do dodatkowego. Odpalmy sobie super prędkość. Siema. Trochę nie wziąłem tego pod uwagę. Odysz! O kurde. Utknąłem? Trochę nie taki był plan. W sumie nie było planu. W sumie absolutnie wszystko wyimprowizowałem. Skądś do mnie strzela? Skąd do mnie strzelasz? Ci dam kurde do mnie strzelać z shotguna i to jeszcze. Pistolero. Ała! Co to we mnie tak siepło? Gdzie on jest? Ała! Jeszcze ktoś? Coś? Po coś? Do czegoś? Kiedyś? Po coś? Co? Jeszcze nie, tu jeszcze jest jeden. Już? Muzyka jeszcze nie sugeruje, że jest spokojnie. Ale może się mylę. Nie zawsze muzyka oznacza kłopoty albo koniec czegokolwiek. O, nie wszyscy strzelby mieli. Liczyłem na amunicję. Ej, a to akurat nasz kombinezon jest. I słyszałem jakiegoś typka. Który jest tutaj. Dobra, podejdziemy do niego na stealthie. Na spokojnie, bez problemu, bez żadnych niepotrzebnych sprzeczek. Cześć mordo. Martwy? Martwy! Ale czy jest spokój? Nie wiem. Muzyka nadal gra. Czyli można by pomyśleć, że jeszcze się będą panoszyć. I sprawiać mi kłopot. Ale jednak mam nadzieję, że nie. Raczej nie powinno. Nie powinni. Chyba. Dobra, wróćmy do speedu. Nie pamiętam, czy oni... Oni chyba powinni mi się pojawiać na mapie, ale to chyba jest coś, co można jako opcjonalne ustawić. Ale za Chiny Ludowe nie pamiętam. Dobra, chwila. Tu jest sztab. Tu jest posterunek. Właśnie, główny jest przebić przez posterunek, a to jest dodatkowe, dobra. Gdzieś tu byli, tylko nie jestem pewien gdzie. A to tutaj są. Hello! Co jedny koksaniec w krytań i po nim. Ale nie jestem pewien, czy on stracił przytomność, po prostu czysty. Trudno mi stwierdzić. Zakuska to mi chyba mniej energii zużywało, ale też wolniej chodzę. Dobra, automatycznie przechodzi na tarczę, co mi się bardzo podoba. Skąd strzela? Stamtąd strzela. Mogłem o tym pomyśleć wcześniej, zanim w ogóle zacząłem do niego strzelać. Mogę po prostu mu strzelić w beczkę i go wysadzić. Ale żem nie pomyślał. No już, padaj, padaj. Ktoś jeszcze jest, tylko nie wiem z której strony. Odpalmy sobie siłę. Żeby wygodnie się przemieszczać.
Gdzieś tu w okolicach są. W tym domku? A, w tym domku są, dobra. Nie orientuję, gubię się. Chwila. Za mało amo. Zatrzymam tak, że jak trafiam na jakiś taki silniejszy ostrzał i dostaję jakieś bardziej srogie obrażenia, to ja się zaczynam gubić. Nie wiem co klikam, nie wiem co się dzieje dookoła mnie i wszystko mi się pierdzieli. A, tamten już do mnie naparza. Weźmy sobie amunicję, bo w sumie why not? Wszystko się przyda. Może oprócz owoców. Najbardziej bym nie pogardził jakąś snajperką fajną. Ale amunicją też nie pogardzę. Weźmy sobie też tą. Spróbujmy go zdjąć. Mało prawdopodobne, żeby mi się udało, ale spróbować zawsze można. O, udało się, dobra. W co ty wierzysz, mordo? W co ty w ogóle wierzysz? Powiedz ty mi. Co ty sobie ubzdurałeś, że mnie zestrzelisz? Kurde, skąd? Stąd znowu. Goddammit. Dobra, chodźcie. Napierdzielę wam wszystkim naraz. Macie kuksence przez ryje, przez łokcie, przez... w ogóle przez cokolwiek i... Halo, karabinie, uspokój się, proszę cię. Po co ty tak wariujesz? Nie rozumiem cię. Dobra, co ja mam tu zrobić? Mam coś zrobić zapewne tutaj. I'm inside the communications trailer. Check those terminals. See if you can access their tactical network. Got it. I'm in. Downloading now. Got the intel. Proceeding to rendezvous. Good work, Nomad. No to Ela, możemy się stąd zabierać. Przejdźmy do speedu. I wracajmy do... klifu, na którym zaczęliśmy odcinek. Bo tam mamy dalszą część naszej głównej misji. No chyba mogę sobie pójść. Ogólnie przez lwią część tej gry będziemy walczyć właśnie po prostu z Koreańcami albo ogólnie innymi ludźmi. A dopiero później zaczniemy już bardziej takie sekwencje kosmiczne. Dosłownie. Bo będziemy walczyć z ufolutkami. Tak te gry są skonstruowane, że najpierw trochę naziemnie, później trochę już bardziej sci-fi. Już nie licząc faktu, że mamy właśnie taki nanokombinezon. Właśnie nie zapewniam, czy to się powinno mówić nanokombinezon, czy biokombinezon. No w każdym razie jakiś sci-fi kombinezon, nazwijmy to. You're approaching a line of KPA defenses. Use grenades to blast your way through. Wcale nie, nic nie widziałeś, mordo. Zdawało ci się. O, ja robię Lara Croft teraz. Energy critical. Jakim cudem ten łeb nie siadł, to ja nie wiem. No chodź tu, chodź tu. Takie echo tu jest? No fajnie, miło, przyjemnie. Dobra, niech będzie i tak innej, i tak amunicji tam nie mam. Czy ja od nich zbiorę jakąś karabinę? Nie bardzo, szkoda, bo mi się przydała amunicja. Bo ten też nie ma jej nie wiadomo ile. A mnie kręci w nosie. Uroki montażu są takie, że można zawsze wyciąć dźwięki, wy tego nie będziecie słyszeć. Ażem się władował, ażem się władował. Czy ja zdechłem? Naprawdę? Serio? Dlatego nie widzę strzelanek, wiecie? Bo to jest właśnie najgorsze, że wdaje się w jakąś burdę i nagle się dowiaduje, nagle takie, o, cześć, nie masz amunicji. Zgon. Dlatego ja nie jestem zwolennikiem właśnie takich strzelanek, a jednak Crysis to
Kryzys to kryzys, nie oszukujmy się. Ale mogę do tego podejść sensowniej. Za bardzo chaotycznie gram. Dochodzę do wniosku, że skoro jest to poziom niski, to mogę sobie pozwolić na więcej, przez co właśnie wpakowuję się w takie tarapaty i łapię z góry. Co nie jest zbyt przyjemne. Ani dla mnie, ani dla was. Tym razem zróbmy to trochę bardziej... Tak, bardziej żeby to działało. Wejdźmy tu na stealtha, bo tutaj chyba już byliśmy, zrobiliśmy syf. Tak, tu zrobiliśmy już syf, czyli tutaj mogę wrócić z powrotem do speedu. Właśnie powinienem wrócić do tarczy. No właśnie! Do tarczy, dzień dobry! Lodówka. Aha, bo to strzelba jest. Liczyłem na karabin. Do którego nie mam amunicji. Chyba piątka to powinien być czwórka? Trójka? Dwójka? Dwójka. Niestety nie mogę tego zabrać, szkoda. Są takie ciaka, które można sobie zabrać na własną rękę. A dobra, bo ja polazłem sobie tak... Trochę skrótę wtedy polazłem, jak widać. Chyba. A może ja tutaj byłem? Nie wiem, nie pamiętam. Wejdźmy na stealtha. Tak na pewności. Dobra, weźmy sobie pistolery. W sumie możemy do nich wrócić i zabrać jakiś karabin. Bo mają ich nawet kilka. I amunicja do strzelby, też się może przydać. Czy ja mogę coś zmienić? Tłumik, ladarki nie potrzebuję. Okej, dobra. Teraz możemy grać. Trochę amunicji jest. Wróćmy jeszcze na stealtha. What have you got, Prophet? Just get up here, Chief. You wouldn't believe me if I told you. On my way. Wait. Hastu! 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 Konnichiwa! Ohaya gozaimasu! Onegai shimasu! Inne shimasu... Hentai hase. Co? Mniejsza. Anyone else? Okej, oni się chcą jeszcze bawić. Odzyskajmy trochę pancerzy, no bo why not? I taktycznie, taktycznie do tego. Na spokojnie, bez pośpiechu. I w beczki celować. To jest zawsze najlepsza rzecz w tego typu grach. Walnij w beczkę, a wszystko pójdzie w cholerę. Ammunition, ammunition. Amunicją absolutnie nigdy nie gardzę w tego typu grach. Coś mi tu pika. Amunicja. Chyba nie o to chodzi. Czy ja tu coś mogę w ogóle zrobić, czy nie? Nie, po prostu muszę iść teraz tam. Dobra. Tarcza powinna mnie osłonić przed upadkiem i... Dobra, tutaj jeszcze chyba nie było takiej okolicy, że jak zjeżdżamy, to i tak dostajemy srogi damage. Wróćmy do stealtha, bo tutaj znowu się mogą gdzieś kręcić Japońce. Koreańce. W sumie jak dla mnie jeden pies. I to pałeczka mi wsuwa, i to pałeczka mi wsuwa. To jak się stasko to brzmi, ale no cóż, no. No cóż. Trzeba też wiedzieć, kiedy człowiek żartuje, a kiedy nie. Czemu tu jest wózek sklepowy? Dobra, wtedy nie wyjdę. Myślałem, że to jakieś tajne przejście będzie, albo jakaś znajdźka ciekawa. Not this time, not this time.
wróćmy do stealtha. Ciekawostka, ja dwójkę Crysisa na stealthie przeszedłem chyba 50% gry zawsze. Bo unikałem właśnie konfliktów, po prostu sobie ich omijając. Bo tak naprawdę w tych Crysisach nie trzeba tak naprawdę zabijać wszystkich. Trafiają się właśnie takie etapy, gdzie faktycznie trzeba się przebić przez przeciwników. Ale często są momenty, gdzie po prostu możemy sobie najzwyczajniej w świecie przejść obok, niezauważeni i elo, nic nie mogą z tym zrobić, a my także nie musimy się nimi przejmować. Halo, Prorok, jesteś tu? Halo? Chłopaki? Kaj wy jesteście? Powinni być tu. Aha. Są zakłócenia. Dzień dobry, co my tu mamy? About time you showed up. Cicho siedź, musieliście przez koronaców przepierdzielić. Looks like someone had a little trouble parking their boat. We seem to have hit a dead end. I've lost our secure channel to JSOC. Too much electrical interference on this island. Hey boss, I got something. Coś tam znalazł. There's an area highlighted. This valley here must be where the excavation site is located. How can you be sure? I'm not, but it's all we've got to go on. We need to get moving. I'm not going anywhere until you give me some answers. I'm not buying that locate and evacuate bullshit anymore. Yeah. Since when do the North Koreans have themselves a motherfucking freeze ray? Damn straight! I feel like I jumped into a bloody comic book here! I told you everything you need to know. That's bollocks and you know it! Aztec is dead and we ain't got the first idea what killed him! I saw him up close, boss. He was mutilated, ripped in two. I mean, what are we dealing with here? Cause it ain't just Kareem. Jester's right. If this Rosenthal guy was a proper nut, we wouldn't be here. Cut the crap, psycho. You've all been fully briefed. Our job is to find those people, and that's what we're going to do. We're moving out now, and that's in order. Something's here. Ano jest. I jest duże. Ja to pamiętam. I ma macki. I lata. We have to go! We have to go now! No co ty nie powiesz, mordo? Come on, move, move! Did you see it? Where'd it go? This way! Come on, move! No ale promień zamrażający srogo podziałał. Dobra, odpalamy szybkość i... Wow! Tego się nie spodziewałem. Bloody hell, did you see that thing? Stay on track! We gotta find Jester! Teraz ja to ścigam, czy po prostu idę w wyznaczone miejsce, bo już w sumie sam nie wiem. Szybciej się chyba odpalają animacje niż coś się dzieje. Bo te drzewa się przemajdały. Znaczy chyba szybciej dzieje się fabuła, niżeli dzieje się animacja. Źle polazłem? Nie, dobrze polazłem. Już się wystraszyłem. Kamerka znowu świruje mi. Wiem, że to strasznie dziwnie wygląda, ale tak mi jest najłatwiej sprawdzić, jak wygląda sytuacja z klatkami w tej kamerce. Dead. Son of a bitch. God damn it! What's happening, boss? We're dropping like flies. I'd tell you if I knew. You have my word. Stand back now. I'm gonna vaporize. So long, mate. To było szybkie. Jak sobie ułatwić robotę przy robieniu animacji do spalania? Zakryć wszystko dymem. Albo mgłą. Nie byłem pewien, co to było. KPA comms center up ahead. Watch my back. To sobie nie mordu, jadę naprzód. Konnichiwa! God damn! Nothing but bodies! Area looks good. Move in on that trailer. I'm gonna access the KPA security. Nie to, to chciałem. Dobra, dobra, gadaj zdrów, ja się tu rozejdę. Energy critical.
To jest to! Można wchodzić! Alright, listen up. The KPA are holding a civilian hostage in the village about a click ahead. Could be one of Rosenthal's crew. Nomad, I need you to infiltrate the village and gather any intel you can. I'll stay here and... Whoa, halo. The priority is to find that hostage, understood? Understood. Tak. Już się bałem, że tu utknę. To standardowo, przyspieszenie i lecimy. Tu nic nie ma? Tu nic nie ma, dobra. Jak to jest daleko? No, kawałek drugi jest. Teoretycznie mógłbym wziąć samochód, którymi za cholerę nie umiem jeździć, ale to będzie i tak szybsze, niż iść z buta. Nawet przy przyspieszeniu. Nomad, I'll take the high ground. Confirm when you're inside the village. Hit him in! Ażem się władował. Jak zawsze. Tam za helikopter leci. No cześć. Już wszyscy? A tu się jeszcze kręci skubaniec. Ktoś jeszcze? Nie widzę. Można jechać dalej. No, bądź co bądź, ten karabinek na samochodzie ma tą zasną siłę ognia. Cofamy. O kurde. Fuck. Dobra, nara panowie. O, pokazuję ich jednak na mapie. Radźcie sobie sami, bawcie się tam dobrze, ja pojadę do przodu. Gdzie do wieżyczki, co? A kysz. Dzień dobry. Au. Cover me! Atak pod T jest tak bardzo na litość boską nie... Jakby to powiedzieć, no... Jest nieintuicyjny. Jest tak bardzo oddalony od klawiszy, że po prostu ciężko jest z niego trafić momentami. Wow, halo, skąd wy? Ile się tam zabrało? Ale tak powietrzam ich jak kaczki. Przynajmniej mam nadzieję, że zrobię to zanim oni to zrobią ze mną. Z tego się trochę trudno jest trafić. Zejdzie? No, dawaj no. A, siadło. Dobra, walić go. Nara, frędzlu. Ażem pobiegł daleko, normalnie... Szok. Olimpiada. Tutaj chyba będzie sekwencja z minami. Tu mogę parę zgodą zaliczyć, od razu mówię, bo nie pamiętam za... Pamiętam, że coś było z tymi minami, ale nie pamiętam, co było z tymi minami. Okej, potworek chyba sobie mruczy. Ryczy. Kruczy, wruczy, pruczy. Nie ma żadnego pojęcia, co on robi. Coś z... Taka były te miny, albo one w ogóle są wszędzie. Co jest, jak pójdę tą drogą, bo w sumie chyba nigdy tędy nie szedłem, tylko się przepierdzielałem przez wszystko dookoła. Jak bardzo by mi się to opłacało? Czy jakby się tak czołgał, to nie zauważam? Chyba nie.
Dobra. O, shit. Tu jest drugi. Tu jest ich więcej. A, pomocy, pomocy. Ha. Myślę, że tylko jeden jest na wieżyczce. Żałosny. Nie podoba mi się to. Oszukali mnie. Kto tak się wpierniczyć? A nie, myślę, że to jest samochód. Tak, dwie opony i beczka, samochód. Brawo, Edwin. Dobra, na spokojnie. To się nie uda na spokojnie. No i utknąłem. Brakuje mi jakiejś porządnej broni. Wydaje mi się, że kiedyś to sprawnie szło. Może też dlatego, że ja próbuję cokolwiek gadać, coś... Aha. No spoko. I tyle z amunicji. Super. Świetnie. Daj, motherfucker, daj, motherfucker, daj, tak? Elo. No już. Goddammit, zwykaj. No, tutaj będzie ich dosyć sporo. Dobra, spojrzymy się w jakimś budynku, ja potrzebuję się chwilę zregenerować. Kusujmy se w kącie. Namieszmy się w drzwi. Bo oknem raczej nie wskoczę. Chociaż cholera ich wie, ale tu są też drugie drzwi. A nie, nie ma drugiej drzwi. Znaczy są tutaj, ale też. Dałoby radę. O, elo. Boom. I boom. Powinienem zbierać amunicję. No i w sumie, jak powiedziałem, tak też zrobiłem. Au, au, au. Siema. Wezmę sobie, dziękuję. Tutaj też kogoś zabiłem parę razy, więc chyba też coś powinno leżeć. Albo znika po drodze, nie wiem. Duno. Skąd się jeszcze strzelają? Coś tu mogę wsiąść? Nie. Elo. W sumie ten shotgun nie jest zły. Jak teraz wyjść na stealtha? Elo. Elo. Chyba polubiłem shotguna. Znaczy shotgun ogólnie jest fajną bronią. Ale tak ja preferuję karabiny. I'll find you, Western bastard! Hey, Orosz! You won't get far! You didn't take it, I... Get out! Are you sure about this? Ah, dobra, to nie ma sensu. Wracam do stealtha. Wow! What the hell? Elo! Dzień dobry. To se wezmę. Tu se wejdę w taki sposób. Jest coś przydatnego? Nie ma. Hadysz. Hadysz. I elo. Wow, dobra, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Coś jeszcze? Wow. Elo. No już, skończyłeś. Bieraj to. Bieraj to. Teraz to się sporo tej amunicji nazbiera. To w sumie też mogę zabrać, bo why not? Maximum strength. W sumie nie o to mi chodziło, chciałem wejść na stealtha.
Dobra, więc ja mu już nie wezmę. Flesze nie wiem po co mi są. Czy tam cokolwiek co to było. Ile tutaj? Są trzy wyrzutnie rakiet. Każda wyrzutnia rakiet chyba ma po... dwa... nie, po trzy pociski. Jeśli się nie mylę, to w tym miejscu będą też dwa czołgi do wyeliminowania. Mówmy! A tam się kręcą. Hello! Wow, łop, 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 łop. Wow, dobra. Serdeczny stealthik. Move up! Yeah, 7. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Trzech. Raz. Dwa. Trzy! Chować się! God damn it. To było po prostu tak na styk, że się to w głowie nie mieści. Czwarta wyrzutnia rakiet. Przyda się. Serdeczny stealthik. To sobie wezmę. Elo! Kurna, dużo ich tutaj. Więcej niech się spodziewałem. Dobra, to się źle skończy. Spierdzielamy, a dobra, tu się kryją. Dać to ja wam mogę, kurna, z shotguna w ryj. Chcecie? Dobra. Raz, dwa, trzy. No i porobione. Więcej was matka nie miała, ja wiem, że wy się rozmnażacie jak króliki w klatkach, no ale bez przesady, no. Ile można? Let's move! Move! Hello! Boże, z shotguna w ryj dostać na śmierć. Co się drzesz? Widzisz, po co się darłeś? Tak to byś może to przeżył, a tak to nie przeżyłeś. Zróbmy sobie serdeczny reloadzik, tak na wszelki wielki. Też coś widziałem, a konkretnie twój ryj. A co za tym idzie? Jednocześnie widziałem twoją śmierć. Łap! Żeby nie zobaczył przypadkiem swojej śmierci. Got him in my side! Dobra, to było sprawne. To już mniej sprawne. Elo. Wiesz, że w tej chwili trochę tak chaotycznie mówię i momentami praktycznie wcale, ale to nie jest aż takie proste, jak mi się wam wydawało. Frega! Where you going? Oh! On the fire! Trzeba naprawdę mieć wyczucie. A już nieraz pokazałem, że, mi go naprawdę bardzo brakuje. Także ja momentami muszę się wyciszyć i skupić. Prophet, I'm in the town hall. Looks like the KP... Okej, chyba wszystko zrobiłem. I'm seeing chyba. Plans for a research facility. Must be our excavation site. Maximum armor. Dobra, można przyjąć, że to byli wszyscy. Dobra, podsumujmy. Tutaj widziałem jedną wyrzutnię rakiet. Tam była też jedna w tym miejscu i trzy widzieliśmy tam. Tak? Chyba tak. Muszę wiedzieć, bo najlepiej właśnie z tych wyrzutni rakiet wyeliminować te czołgi. W sumie nie wiem, czy dałoby się to zrobić inaczej. Pewnie ja teraz wyjdę do tego punktu i zaczną się zjeżdżać. Tak? Nie? Nie wiem, nie pamiętam.
Albo pójdę na górę i dopiero zaczną się zjeżdżać. I długo do punktu zapisu, bo tak trochę... Skąd ty się tu wziąłeś? Zestefował mnie. A z buta wjechał skubaniec. Easy, darling. To you. I'm okay. Nie mogłeś mi pomóc jakieś 15 sekund wcześniej? Kiedy rozwijałem ich jakieś 2 tuziny, albo 3, nie liczyłem. Ale może też nawet 3 tuziny ich były. Our boat. Our boat's gone. I contacted Langley a week ago. When no one came, we made a break for the harbor, but something doesn't want us here. Something out there is killing people. Where's the rest of your team? Badowski's dead. On coś widział. I tam coś było. Ja to wiem. Pamiętam. Chyba. Nie pamiętam, co ja gadam. Ale coś tam było. Coś tam miało być. Dlatego tak się na to spojrzał. Sorry, love. I'm not going back. I barely made it out alive. Chyba znowu zgubiłem klatki. Listen to me. Bardzo możliwe. Oby nie. He was excavating a statue in the jungle. Only it's not a statue. It started transmitting a signal. It led us to a structure in the mountain. Rosenthal thinks it's evidence of a dead civilization. We're not so sure. I czołgi. To nie zawiesz przed czołgami, czy po czołgach? Chciałbym już zakończyć odcinek sobie. Bo znowu jest 40 minut odcinka. Whatever this thing is, you can't let the Koreans have it. I hate to break this up, but you've got trouble inbound. Part of an armored division is headed your way. You'd better get out of there fast. You take care of those tanks, Nomad. I'll get our little spy to a safe extraction point. Jasne. Jak zwykle, główny bohater musi odwalać największe jaja. Ale te jaja odwalimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że na wam się spodobał. My się widzimy już wkrótce. A do tego czasu do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i pa pa. Cześć.